Cześć, z tej strony Sławek. Witam Was na kanale Autobusy. Dzisiaj opowiemy sobie o polskim PKS-ie, który jest nieodłączną częścią życia wielu Polaków, ze względu na to, że w niektórych miejscach w naszym kraju to jest jedyna opcja dojechania do centrum, a tym samym do szkoły czy też pracy. Jest to na tyle duży organizm, że trafną sprawą będzie przedstawienie go w oddzielnym odcinku. Opowiemy sobie o historii powstania PKS-u, przedstawimy tabor, ten starszy jak i nowszy, z naciskiem na te ciekawsze modele. I oczywiście przedstawimy sobie kilka dworców PKS, które możemy spotkać w naszym kraju. Pod ostatnim filmem wbiliście sporą liczbę łapek, jak i komentarzy. Oczywiście słowa dotrzymuję i 100 zł z kanału Autobusy leci na pomoc dla pani Patrycji. Z tego miejsca chciałbym podziękować również za słowa wsparcia dla pani Patrycji. No i trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji takie słowa również są bardzo ważne. Oczywiście życzę powrotu do zdrowia i mam nadzieję, że wszystko dobrze się zakończy. A w przyszłości planuję więcej takich akcji, bo fajnie jest komuś pomagać. Dziękuję również patronom kanału za wsparcie, a ja nie przedłużam i przechodzimy do sedna odcinka. Polskie Państwowe Przedsiębiorstwo Usługowe zajmujące się transportem publicznym, utworzone w 1945 roku i do lat 90. było jedynym państwowym przewoźnikiem o zasięgu ogólnokrajowym, poza międzynarodowymi liniami autokarowymi PKS. W roku 1990 przedsiębiorstwo podzielono na 176 przedsiębiorstw. Część podmiotów została zlikwidowana, przebranżowiła się, czy też uległa konsolidacji bądź prywatyzacji. Transport to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki, dlatego w powojennej Polsce natychmiast rozpoczęto budowę komunikacji. Już w 1945 roku na wniosek ówczesnego ministra komunikacji Jana Rabanowskiego został utworzony Państwowy Urząd Samochodowy, który miał sprawować nadzór nad powstającymi pierwszymi firmami przewozowymi. Wkrótce segmentem przewozów zajęła się specjalnie utworzone przedsiębiorstwo państwowe, czyli Państwowa Komunikacja Samochodowa. PKS został powołany do życia dekretem Rady Ministrów o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Państwowa Komunikacja Samochodowa. Było to ponad 70 lat temu, 16 stycznia 1946 roku. Data ta wyznacza jednocześnie symboliczny początek działalności publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Wraz z odbudową kraju po wojnie i rosnącym zapotrzebowaniem na przewozy, okręgowe bazy PKS powstały w kolejnych miastach. Najpierw Warszawa, potem Łódź, Gdańsk, Katowice, Poznań, Olsztyn, Lublin czy Kielce. Czasem słynne żółte logo z charakterystyczną kierownicą stało się znane w całej Polsce, a autobusy z nim przewoziły coraz więcej pasażerów. Jak możemy się dowiedzieć z historycznych danych przedsiębiorstwa, o ile w 1946 roku całe PKS przewoziło niespełna 9 milionów osób, to już w roku 1949 było to ponad 40 milionów osób. W 1950 roku na mocy decyzji politycznych PKS wchłonęło mniejsze, prywatne oraz spółdzielcze przedsiębiorstwa transportowe, tak jak Spedytor, Hartwig czy Społem, rosnąc jeszcze bardziej w siłę. Za rozwojem firmy stał również popyt ze strony coraz bardziej mobilnego społeczeństwa. Co prawda pierwsze przewozy pasażerskie odbywały się za pomocą samochodów ciężarowych, adaptowanych do przewozu ludzi, jednak Polacy bardzo chcieli podróżować po kraju i wsiadali w autobusy PKS. Dla wielu z nich, szczególnie mieszkańców małych miejscowości, właśnie PKS stał się pierwszym środkiem komunikacji, który umożliwił im podróżowanie po kraju. Rozwój PKS-u postępował szybko. Lata 60. to dalsza reorganizacja przedsiębiorstwa i utworzenie 17 wojewódzkich oddziałów. W taborze pojawiły się również nowoczesne, jak na tamte czasy, maszyny, jak chociażby Jelcze RTO, czyli legendarne ogórki, które stały się symbolem PKS-u. Proces industrializacji kraju rozpoczęty przez komunistyczne władze jeszcze napędzał rozwój PKS-u. Budowie nowych zakładów, fabryk i całych miast towarzyszyły nieodłącznie nowe, coraz dłuższe trasy. PKS napędzał gospodarkę i doskonale radził sobie w tamtejszych realiach. Przedsiębiorstwo było dochodowe, z własnych środków realizowało inwestycje taborowe, w całym kraju powstawały dworce autobusowe, zajezdnie, a pojazdy z żółtym logo docierały do najdalszych zakamarków Polski. Era Gierka to złote czasy dla PKS-u. Sieć komunikacyjna pokrywała wówczas praktycznie cały kraj, a w przedsiębiorstwie pracowało ponad 150 tysięcy osób. Według wyliczeń branżowych serwisów właśnie w latach 70. ubiegłego wieku PKS w szczytowym momencie sprzedawał ponad 2 miliardy biletów rocznie. Jelczami można było przejechać całą Polskę, od morza aż po Tatry. Polacy jeździli PKS-em do szkoły, do pracy, na wakacje czy też wycieczki. Zapotrzebowanie na przewozy rodziło także popyt na tabor. By temu sprostać, PKS stał się jednym z głównych odbiorców autobusów, napędzając w ten sposób nową gałąź przemysłu w Polsce. W
Świtły zakłady Jelcza koło Oławy, a w Sanoku wyrósł autosan, który szybko zdominował linię przewozów międzymiastowych w Polsce. Przez skalę swojej działalności PKS wszedł na dobre również do ówczesnej popkultury. Właśnie Jelczem i autosanem z żółtym logo z kierownicą jeździł w popularnych w latach 70. telewizyjnym serialu Droga Wiesław Gołas. Trudna sytuacja lat 80. nie pozostała bez wpływu również na PKS. Mimo że przedsiębiorstwo w tym czasie było prawdziwym gigantem na rynku przewozów, dysponując tysiącami autobusów, które przewoziły miliony pasażerów. W 1983 roku na bazie zjednoczenia PKS powstało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa z siedzibą w Warszawie. W jego skład wchodziło 14 przedsiębiorstw wojewódzkich. Później przyszedł okres transformacji, pojawiała się konkurencja ze strony prywatnych firm, a także boom motoryzacyjny, który sprawił, że Polacy zaczęli się przesiadać do własnych samochodów, porzucając wysłużony i starzejący się tabor PKS. Po transformacji w 1989 roku PKS podlegał kolejnym zmianom. W 1990 roku firmę podzielono na 176 przedsiębiorstw, przekształconych w samodzielne firmy, nad którymi nadzór właścicielski sprawował minister od spraw transportu. A od stycznia 1997 roku właściwy terytorialnie wojewoda. Firmy te w różny sposób radziły sobie z nową rzeczywistością gospodarczą. Część z nich nie przetrwała na rynku i została zlikwidowana. Część znalazła nowego właściciela lub przebranżowiła się. Ruszyła też prywatyzacja, która budziła wiele emocji, gdyż należy pamiętać, że PKS to był nie tylko przestarzały już wówczas tabor i nierentowne trasy komunikacyjne, ale także wiele niezwykle atrakcyjnych nieruchomości, jak chociażby Warszawa Zachodnia, należąca do PKS Polonus. Po zmianach na przełomie wieków na rynku pozostało niespełna 150 firm wywodzących się z byłych przedsiębiorstw PKS. Część z nich została skomunalizowana, część resortu skarbu usiłował sprzedać. Według deklaracji ówczesnych władz prywatyzacja kłopotliwego balastu miasta zakończyć miała się do połowy 2011 roku. Takie deklaracje składał jeszcze w 2010 roku ówczesny szef resortu skarbu Mikołaj Budzanowski. Kondycja finansowa prywatyzowanych przedsiębiorstw była bardzo słaba, a gra toczyła się o dużą stawkę. Chodziło nie tylko o przewozy milionów pasażerów, głównie z małych miejscowości, dla których ten rodzaj transportu był niekiedy jedynym środkiem komunikacji. Jak wyliczał minister skarbu, w tych spółkach zatrudnionych było wówczas w sumie ponad 16 tysięcy osób w skali całego kraju, w większości poza dużymi aglomeracjami miejskimi, dlatego ich przekształcenie własnościowe było bardzo delikatną sprawą. Interes w przewozach pasażerskich na polskim rynku szybko zwietrzyły zagraniczne firmy, w tym Eget, największy przewoźnik autobusowy w Izraelu, czy jeden z największych francuskich koncernów Veolia. Francuzi na PKS-ach się sparzyli. Eget poprzez swoją firmę Mobilis wciąż działa na polskim rynku i jest właścicielem 10 spółek PKS na terenie Mazowsza i Mazur, obsługujących regionalne, międzymiastowe i dalekobieżne linie autokarowe. Flota tego przewoźnika to ponad 1500 autobusów i autokarów. W prywatyzacji PKS-ów uczestniczył również Fundusz Retail Provider, obecnie właściciel PKS Olsztyn i PKS Siedlce, który realizuje projekt zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Olsztynie. Z ponad 80 PKS-ów, których usiłowało się pozbyć MSP, w ramach wielkiej akcji prywatyzacyjnej rozpoczętej w 2008 roku, część trafiła w ręce prywatnych inwestorów, a część do samorządów. Niektóre ogłosiły upadłość, jak PKS Białej Podlaskiej, czy PKS w Gorzelcu, Żywcu, Jędrzejowie, Busku-Zdroju, Kielcach czy Dzierżeniowie. Nie pomogło im z pewnością wejść do Polski niskokosztownych przewoźników, takich jak należący do szkockiego funduszu Polski Bus, o którym film jest na kanale. Serdecznie do niego zapraszam. Szkoci startowali w procesie prywatyzacji PKS, jednak ostatecznie zawojowali polski rynek własnym projektem, który okazał się hitem, udowadniając, jak wielki potencjał ma komunikacja autobusowa w Polsce. Ponad 20 PKS-ów wciąż działa pod nadzorem właścicielskim resortu skarbu. Pod kultowym szyldem działa także wiele firm samorządowych, a także prywatnych, takich jak Prywatna Komunikacja Samochodowa czy Pomorska Komunikacja Samochodowa, które wiedzą, że PKS to wciąż dla Polaków synonim samochodowych przewozów pasażerskich. Przejdźmy do taboru. Jest wiele autobusów kojarzących się ze spółką PKS, a w tym odcinku przedstawiłem Wam te najciekawsze.
Autosan H9, seria autobusów lokalnych, międzymiastowych, a także miejskich klasy MIDI produkowanych w latach 1973-2002 w sanockiej fabryce autobusów, a następnie w zakładach Autosan SA w Sanoku. Nieliczne egzemplarze produkowano jeszcze do 2006 roku. Autobus zdobył dużą popularność na rodzimym rynku, szczególnie wśród przedsiębiorstw PKS oraz w mniejszym stopniu szkół nauki jazdy oraz przewoźników prywatnych. Wpłynęła na to prosta i trwała konstrukcja odporna na złom i jakość polskich dróg, łatwość napraw i serwisu oraz niska cena. Autobusy te kursowały m.in. w PKS Nowa Sól, KPTS Inowrocław, czyli Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym, niegdyś PKS Inowrocław, czy PKS Kłodzko. Oczywiście autobusy te kursowały również w wielu innych miastach, ale te trzy są miastami przykładowymi, tak więc nie miejcie mi za złe, że akurat wasze miasto nie zostało wymienione, pomimo tego, że autobus ten tam kursował. Setra S215UL. W 1951 roku zaprezentowano model Setra S8, pierwszy autobus z nadwoziem samonośnym. Od tego czasu przedsiębiorstwo stało się jednym z największych producentów autobusów i autokarów w Europie, a także jednym z największych na rynku polskim. W ofercie producenta znajdują się trzy klasy autobusów. Top Class, w której skład wchodzą autokary wysokopodłogowe, podwyższone i dwupokładowe o wysokim standardzie wyposażenia, Comfort Class obejmujące autokary wysoko- i średniopodłogowe oraz Multi Class, na którą składają się modele przeznaczone do obsługi ruchu podmiejskiego, regionalnego i krótkodystansowego ruchu turystycznego. Autobusy te znajdziemy w PKS Gdynia czy też PKS Pszczyna. Jelcz PR110. Polski autobus miejski produkowany w latach 1975-1992 przez jelczańskie zakłady samochodowe w Jelczu, obecnie Jelczu Laskowicach, koło Ławy, na licencji francuskiego Berlieta. Model ten stanowi licencyjną modernizację francuskiego autobusu Berliet PR100. Jelcz PR110 jest rozwojową wersją produkowanego na tej samej licencji Jelcza PR100, przeznaczony dla komunikacji miejskiej. Autobus znalazł się m.in. w takich przedsiębiorstwach jak PKS Tarnów czy PKS Elbląg. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, oceń mój film, niekoniecznie łapką w górę, i napisz komentarz PKS, a ja przypnę ci serduszko. Solbus C9.5. Autobus międzymiastowy lokalny C9.5 lub turystyczny LH9.5, produkowany od lipca 2002 roku do marca 2007 przez fabrykę autobusów Solbus w Solcu Kujawskim na licencji czeskiej firmy SOR Liphawy. Autobus znalazł się m.in. w PKS Nowy Sącz czy PKS Ostrołęka. Man Lion Coach. Produkowany od 1996 roku, rodzina autokarów turystycznych Man SE w Ankarze w Turcji. W 2017 roku miała miejsce premiera trzeciej generacji. Man ten jeździł m.in. w PKS Zielona Góra, PKS Gryfice czy PKS Koszalin. Mercedes-Benz O407. Autobus podmiejski produkowany przez niemiecką firmę Mercedes-Benz w latach 1987-2001. Autobus średniopodłogowy podmiejski. Posiadał silnik o mocy 240 koni mechanicznych. Produkowano też wersję przegubową o znaczeniu O407G. Znalazł się on m.in. w PKS Łódź, PKS Bydgoszcz czy też PKS Jelenia Góra. Mercedes O303. Autobus dalekobieżny, wykorzystywany również jako autobus międzymiastowy i podmiejski, produkowany w latach 1974-1992 przez niemiecką firmę Mercedes-Benz. Jeździły one m.in. w PKS Gryfice, PKS Stalowa Wola czy też PKS Ciechanów. Neoplan N116. Rodzina wysokopokładowych autokarów turystycznych produkowana od 1971 roku przez Neoplan Bus GmbH w Niemczech. Od 2006 roku produkowana jest szósta generacja modelu, a znajdziemy je np. w PKS Kalisz czy też PKS Rybnik. Teraz troszkę z mniej znanych marek, a dokładniej Bowa Futura. Rodzina autokarów turystycznych produkowana od 1983 roku przez holenderskie przedsiębiorstwo Bowa, a od 2004 roku przez VDL Bus & Coach. Pierwsza generacja modelu, wielokrotnie modyfikowana i modernizowana, była produkowana do 2013 roku, a znajdziemy te autobusy w PKS Jelenia Góra, PKS Łomża czy też PKS Jasło. Mercedes Sprinter. Samochód dostawczy klasy wyższej i lekki samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton. Produkowany pod niemiecką marką Mercedes-Benz od 1995 roku. Znajdziemy ten model w PKS Kluczbork, PKS Polonus czy też PKS Szczecin.
Karosa C935. Karosa C935 to autobus międzymiastowy produkowany przez producenta autobusów Karosa z Czech w latach 1997 do 2001. W 1999 roku wprowadzono zmodernizowaną wersję C935E, która została zastąpiona przez karosę C956 w 2002 roku. Autobusy te znajdziemy m.in. w PKS Kamień Pomorski, KPTS Inowrocław czy PKS Nowa. Ikarus 256. Autobus międzymiastowy i turystyczny produkowany przez 28 lat w węgierskich zakładach Ikarus. Występował on m.in. w PKS Ostrów Wielkopolski, PKS Myszków czy PKS Radom. Jeżeli nie widziałeś filmu o Ikarusie i o historii tej firmy, również zapraszam Ciebie do kliknięcia w odnośnik powyżej. Iveco Crossway 10.8LE. Nisko wejściowy autobus przeznaczony dla komunikacji miejskiej, produkowany od 2014 roku przez czeską firmę Iveco Czech Republic Wysokie Myto. A znajdziemy go m.in. w PKS Rzeszów, Arriva Toruń, PKS Grodzisk Mazowiecki czy PKS Południe Sierklaniec. DAP 71024L. Duńska firma produkująca głównie autobusy pod własną marką. Początkowo produkowała również ciężarówki. Firma istniała od 1912 roku do końca lat 90. XX wieku, a autobusy tej firmy znajdziemy m.in. w PKS Piła, PKS Puławy czy PKS Gliwice. Możesz teraz napisać w komentarzu, czy jechałeś kiedyś PKS-em, a jeśli tak, to jakimi autobusami i który najbardziej Ci przypadł do gustu, a który najmniej i napisz również dlaczego. Dworce autobusowe w Polsce odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ autobusy i autokary to nadal jedne z podstawowych środków masowego transportu. Stacje zazwyczaj znajdują się w centrach miast i w zależności od wielkości aglomeracji może to być niewielki przystanek przy drodze lub okazały budynek z dziesiątkami stanowisk odjazdowych. Nierzadko dworce autobusowe są połączone z dworcami kolejowymi, bądź znajdują się w ich sąsiedztwie. Na większych dworcach do dyspozycji podróżnych są kasy biletowe, stanowisko informacyjne, przechowalnia bagażu, toalety czy zaplecze handlowo-gastronomiczne. Zazwyczaj stacje mają też wydzieloną poczekalnię. Dworzec PKS we Wrocławiu. Dworzec ten we Wrocławiu znajduje się nieopodal dworca kolejowego i może do niego dojść pieszo w kilka minut. Jest dobrze skomunikowany z centrum miasta, więc bez problemu dostaniemy się stąd do najdalszych dzielnic Wrocławia. Z dworca odjeżdżają zarówno autobusy lokalne do pobliskich miejscowości, jak i autokary międzynarodowe, m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Austrii, Włoch, Francji, Skandynawii czy też Hiszpanii. Ciekawostką jest to, że dworzec ten znajduje się w środku galerii handlowej, a odjeżdżamy tak naprawdę z podziemi. Dworzec PKS w Kielcach. Zmodernizowany dworzec autobusowy w Kielcach to nowoczesne, zintegrowane centrum komunikacyjne. Został wybudowany na nowo, ale z zachowaniem charakterystycznej bryły, tego co sprawia, że jest unikatowy w skali nie tylko Polski, ale i Europy. Wnętrze zmodernizowane na miarę XXI wieku i na nowo zaaranżowane otoczenie spełniają oczekiwania pasażerów. Są także pozbawione barier architektonicznych. Z całą pewnością obiekt tej klasy wpłynie na dostępność komunikacyjną Kielc, na jakość podróży oraz na wizerunek miasta. Dworzec PKS w Warszawie. Największym dworcem autobusowym stolicy jest dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia, którego właścicielem jest spółka PKP Polonus SA. Dworzec oferuje wiele udogodnień dla podróżujących, punkty gastronomiczne, kioski, poczta, kantor, poczekalnia czy bezpłatne Wi-Fi. Budynek jest otwarty codziennie od 5 do 21. W godzinach nocnych jest czynna poczekalnia. Dworzec znajduje się niedaleko centrum, do którego można dojechać komunikacją miejską, mającą swoje przystanki przed halą główną. Dworzec PKS w Krakowie. Dworzec autobusowy MDA w Krakowie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, w samym centrum miasta. Tylko kilkuminutowy spacer dzieli go od rynku głównego. Dworzec w obecnym miejscu istnieje od 2005 roku i zarządza nim spółka Małopolskie Dworce Autobusowe SA. Na dworcu znajduje się 32 stanowiska odjazdowe, rozmieszczone na dwóch poziomach. Odjedziemy stąd m.in. do Zakopanego czy Nowego Sącza, do Pragi i Berlina, ale również na katowickie lotnisko Pyrzowice. Dworzec PKS w Lublinie. Krótki spacer dzieli go od zabytkowego Starego Miasta. W budynku dworca znajdują się różne udogodnienia dla podróżnych. Poczekalnia z miejscami siedzącymi, elektroniczna tablica informacyjna, bezpłatny dostęp do internetu oraz punkty handlowe. Na dworcu sprzedawane są bilety na przejazdy lokalne, dalekobieżne oraz międzynarodowe, w tym do wielu miast Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Ukrainy czy Włoch.
Dworzec PKS w Poznaniu. Dworzec autobusowy Poznań Główny istnieje od 2013 roku i wraz z przystankami poznańskiego szybkiego tramwaju, dworcem kolejowym oraz parkingiem dla samochodów osobowych tworzy zintegrowane centrum komunikacyjne. Stanowiska autobusowe wraz z poczekalnią i kasami biletowymi znajdują się na poziomie minus 1 centrum handlowego Poznań City Center, które stanowi integralną część całego kompleksu. Dworzec leży w odległości krótkiego spaceru od centrum miasta, tuż obok międzynarodowych targów poznańskich.